Cześć Boże, witajcie. Mamy dzisiaj czwartek, jest 7 grudnia. Posłuchajcie fragmentu z księgi proroka Izajasza. Wów dzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi judzkiej. Miasto mamy potężne. On jako środek ocalenia umieścił mury i przedmurze. Otwórzcie bramy, niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności. Jego charakter stateczny ty kształtujesz w pokoju. W pokoju, bo Tobie zaufał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą, bo On poniżył przebywających na szczytach. Upokorzył miasto niedostępne. Upokorzył je aż do ziemi. Sprawił, że w proch runęło. Podepczą je nogi, nogi biednych i stopy ubogich. Dzisiaj w pierwszym czytaniu pojawia się obraz Kościoła. My jako wspólnota wierzących ludzi mamy mieć solidne, potężne, stare mury, bo Kościół jest starą wspólnotą. Natomiast bramy tego miasta mają być otwarte. My jako wspólnota Kościoła nie mamy się zabarykadować, jak to zrobili po zmartwychwstaniu apostołowie w Wieczerniku, zanim wstąpił Duch Święty. Duch Święty sprawia, że jako Kościół jesteśmy wyraziści. Mamy swoje granice, mamy swoją tożsamość, natomiast mamy otwarte bramy, i zapraszamy wszystkich, którzy chcą wejść do środka i odnaleźć wewnątrz tego miasta miejsce dla siebie. Warto dzisiaj zobaczyć, jak dużo dobra doświadczam ze strony Pana Boga. Jak bardzo Bóg chroni mnie przed tym, co oddala mnie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.